dobry, ja się nazywam Marek Biesiada i jestem lekarzem, autorem bloga lekarzrodzinny.blog, a to jest wideo i podcast, z którego dowiecie się, jak zadbać o zdrowie Wasze i Waszych bliskich. To jest miejsce, w którym pomagam Ci zatroszczyć się o zdrowie Twoje i Twoich najbliższych, tak abyście wspólnie mogli poświęcić czas na to, co dla Was ważne. Zaczynamy! Witam Was bardzo serdecznie w moim vlogu i w podcaście pod tym samym tytułem Lekarz Rodzinny. A materiały do tego podcastu, wszystkie informacje, źródła, a także całość materiału nagranego w formie podcastu i w formie wideo znajdziecie pod linkiem lekarzrodzinny.blog, łamany przez 001, tak jak pierwszy odcinek, inauguracyjny odcinek tego vloga i tego podcastu. Dzisiaj temat dla mnie szczególnie istotny i niezwykle ważny. Mówić będziemy o cichym zabójcy, jakim jest osteoporoza. Wybrałem ten temat nie bez powodu, a mianowicie do dziś kojarzy mi się niezwykle dobrze i ciepło. Do dziś pozostaje ważną częścią mojego życia, choć niestety już go ze mną nie ma. Mój dziadek, który mając ponad 90 lat, wciąż jeszcze był aktywny i wiele w domu był w stanie zrobić samodzielnie. A jednak pewnego dnia, jak zwykle próbując coś zrobić samodzielnie, potknął się i przewrócił. Wyrok był prosty. To było złamanie kości udowej. Mimo natychmiastowej pomocy zespołu ratownictwa medycznego, mimo przewiezienia do szpitala, hospitalizacji, potem operacji, dziadek w dzień po powrocie ze szpitala do domu, we własnym łóżku, pożegnawszy się z babcią, zmarł. Zmarł tak, jak co roku z powodu osteoporozy umierają dziesiątki tysięcy osób na świecie, ponieważ to cichy morderca. Nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć tego bardzo niekorzystnego splotu wypadków, jaki może się zdarzyć i doprowadzić w ostateczności do śmierci naszych starszych bliskich. Historia mojego dziadka jest dla mnie niezwykle ważna. Jest ważna dla mnie, ponieważ pokazuje, że nawet mając zdrową osobę, pełną sił i wigoru jak na swój wiek, wciąż możemy czuć pewien niepokój, czy aby na pewno wszystko jest w porządku i czy wszystko jest tak, jak być powinno. I dlatego ten temat wybrałem jako temat pierwszego odcinka vloga. A więc o osteoporozie i o upadkach właśnie dzisiaj będzie mowa. Czego dowiecie się z tego odcinka vloga i podcastu? Dowiecie się, czym jest osteoporoza, w jaki sposób w ogóle zbudowane są kości, w jaki sposób osteoporoza może być dla nas problemem. Dowiecie się o tym, jak wiele jest złamań osteoporotycznych na świecie, jak wiele jest ich w Polsce i jak duży stanowią problem. Ale dowiecie się także, w jaki sposób można zapobiegać i w jaki sposób można leczyć osteoporozę i wreszcie w jaki sposób można przygotować swój dom i dom naszych bliskich do spotkania z tą niebezpieczną, tajemniczą chorobą. Zaczynamy. Co to jest osteoporoza? Osteoporoza to jest po prostu mało kości w kości. Im mniej kości w kości, tym kość bardziej krucha, bardziej podatna na uszkodzenia, bardziej podatna na złamania. W efekcie tego nawet niewielki upadek, niegroźny uraz mogą doprowadzić do złamania, które w innych okolicznościach, co oczywista, zupełnie by nie wystąpiło. Co roku do takich złamań dochodzi ponad 10 milionów razy na całym świecie, a szacuje się, że w zakresie tylko złamań w obrębie głowy, w obrębie szyjki kości udowej tych złamań może być około 6,5 miliona rocznie na świecie do 2050 roku. A więc jak widzicie, problem jest naprawdę bardzo, bardzo poważny. W Stanach Zjednoczonych tych złamań jest kilkaset tysięcy do kilku milionów. W Polsce szacuje się, że łącznie dochodzi do około 150 tysięcy złamań, z czego 30 tysięcy to są złamania szyjki kości udowej mające bezpośredni związek z osteoporozą. Do złamań najczęściej dochodzi właśnie w tej okolicy, czyli jest to okolica szyjki kości udowej, to jest ta bliższa część naszego uda.
To jest bardzo niebezpieczne złamanie kończące się bardzo licznymi powikłaniami. Dochodzi także w okolicy nadgarstka, ponieważ to miejsce jest również niezwykle kruche, no i przede wszystkim upadając bardzo często wspieramy się właśnie na rękach i w efekcie ten upadek przyczynia się do złamania w tej okolicy. I wreszcie na koniec często dochodzi do powstawania złamań w obrębie kręgosłupa i wtedy z biegiem czasu wzrost seniora powoli, powoli, powoli się kurczy. To nieodłączna informacja, że na pewno mamy problem z kręgami w kręgosłupie i być może mamy problem z osteoporozą. Złamanie szyjki kości udowej to jest złamanie bardzo poważne. Tu sobie w notatkach zanotowałem, że od 10 do 20% ryzyka takiego złamania to jest 10 do 20% tych złamań u mężczyzn kończy się śmiercią w przeciągu roku od tego złamania, a u kobiet nawet 25% kończy się zgonem w przeciągu roku od takiego złamania, a więc problem jest naprawdę bardzo, bardzo poważny, bo to nie tylko ogromna hospitalizacja, to nie tylko narażenie pacjenta na konieczność odbycia zabiegu operacyjnego, to ogrom rehabilitacji, to utrata sprawności fizycznej przez tego chorego, no ale także, tak jak sami widzicie, to długie przebywanie w pozycji leżącej ostatecznie u tych chorych prowadzi do bardzo wielu powikłań. To mogą być powikłania zakrzepowo-zatorowe, to mogą być powikłania płucne, długiego leżenia i w efekcie ci chorzy niestety umierają, a połowa z nich to złamanie przypłaci trwałą niepełnosprawnością, bólem, upośledzeniem ruchu czy niemożliwością realizacji samoopieki, a więc zdaniem się na być może waszą pomoc jako bliskich. No i teraz dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście wykrywanie i leczenie osteoporozy, a druga to w jaki sposób możemy zapobiegać złamaniom osteoporotycznym. Więc jeśli chodzi o pierwszą część, czyli o wykrywanie i leczenie osteoporozy, no to w zasadzie jest zadanie dla lekarza. Jeśli w rodzinie występowały przypadki złamań osteoporotycznych i jeśli kiedyś w wywiadzie u chorego, u waszych bliskich było leczenie sterydami, jeśli palono tytoń, to są wszystko powody, dla których warto się zainteresować i sprawdzić, czy aby na pewno nie mamy sytuacji, w której być może mamy osteoporozę. Bardziej podatne na osteoporozę są kobiety niż mężczyźni, zwłaszcza kobiety w okresie pomenopauzalnym, czyli kiedy hormony płciowe już kobiet i kobiecych kości nie chronią, ale także osoby bardzo szczupłe. O dziwo, wyższe BMI chroni nas przed osteoporozą. No i tak jak już mówiłem, nikotyna i sterydy w wywiadzie to są te punkty, o które powinniśmy się zaczepić i zastanowić się, czy w takim razie nie jesteśmy bardziej narażeni na ryzyko powstania osteoporozy. Żeby stwierdzić osteoporozę, trzeba zrobić de facto zwykłe zdjęcie rentgenowskie kości i czasami, kiedy lekarz zleca takie zdjęcie z innych powodów, na przykład był jakiś uraz, chce wykluczyć złamanie, to często na takim opisie znajduje się właśnie od radiologa informacja, że mamy do czynienia z osteoporozą, że ta kość jest po prostu bardziej przezierna, słabsza. No i to jest też również wskaźnik do tego, żeby myśleć o wcześniejszej kontroli. Tym właściwym badaniem, które potwierdza nam gęstość mineralną kości, czyli sprawdza, ile jest kości w kości, jest densytometria. Densytometria bada gęstość kości. Kość bada się generalnie w dwóch miejscach. Tym pierwszym miejscem jest badanie w obrębie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, a drugim miejscem jest badanie na wysokości szyjki kości udowej. Badania z okolicy nadgarstka, z tej okolicy wykonywane czasem w tak zwanych densytometrobusach albo coś mniej więcej w tej okolicy, to są badania mało wiarygodne i nie powinny służyć do włączania leczenia albo do rozpoznawania osteoporozy. Właściwym badaniem jest badanie z odcinka lędźwiowego kręgosłupa i z badania z szyjki kości udowej. Mając taką densytometrię, można stwierdzić, czy jesteśmy już w osteoporozie, czyli ta kość jest bardzo słaba, jest mało kości w kości, czy być może jest to osteopenia, czyli takie jakby pół kroku w kierunku osteoporozy i być może już należałoby to leczyć, czy też gęstość mineralna kości jest prawidłowa.
O tym, jak budować tą gęstość mineralną, ja w tym odcinku nie będę mówił, ale jeśli będziecie mieli ochotę, to śmiało piszcie. Na pewno taki odcinek powstanie, albo ja postaram się kilka słów na ten temat napisać, bo to pewnie bardziej jest pytanie do pediatrów niż do internistów czy lekarzy rodzinnych. Jeśli chodzi o leczenie, to w leczeniu stosuje się suplementację wapnia, suplementację witaminy D3 oraz pewne szczególne rodzaje lekarstw stosowane w osteoporozie. Jeśli chodzi o suplementację wapnia, to ona jest najskuteczniejsza oczywiście w dzieciństwie i dlatego tutaj wspomniałem o pediatrach, gdzie tu jest duża rola uczulania rodziców na to, żeby tego wapnia w diecie było jak najwięcej. I tak zalecenia ogólne mówią, aby w grupie takiej senioralnej tego wapnia było około 1200 mg. Na takich mniej więcej dawkach przeprowadzono badania naukowe. I do tego witaminę D, która zdecydowanie poprawia metabolizm wapnia. Zwracam Wam uwagę na to, że z tym wapniem nie należy przesadzać. Pojawiały się doniesienia naukowe, które pokazywały, że nadmierna ilość wapnia w diecie, nadmiar suplementacji wapnia, czyli nadmierna ilość przyjmowanego dodatkowo wapnia w tabletkach, może doprowadzać do wzrostu ryzyka naczyniowego, czyli możemy sobie sprowokować problemy kardiologiczne. Te badania nie mają jednoznacznego odzwierciedlenia, nie podają jednoznacznej ilości tego wapnia. Były poddawane wielokrotnie w wątpliwość, niemniej jednak zwracam Wam uwagę, że z tym wapniem to też przesadzać nie należy. Jeśli chodzi zaś o samą suplementację witaminy D, to takiej normalnej, zdrowej populacji tej witaminy D powinno być w okolicach 800 jednostek międzynarodowych na dobę. Zwracam uwagę, że jeśli mówimy o suplementacji witaminy D, to jest witamina, która jest wytwarzana naturalnie w skórze. Co prawda teraz, jak patrzę przez okno, to słońca za wiele nie ma. Nagrywamy we wrześniu, więc raczej nie należy liczyć na to, że mieścimy się już w tym okresie takim prawidłowego nasłonecznienia. Ten okres zasadniczo w Polsce to on mniej więcej zaczyna się w okolicach maja, a kończy się właśnie z końcem września. I przez ten okres wystawiając 15% swojego ciała, czyli mniej więcej głowę, barki, ramiona na działanie słońca, ale takiego pełnego słońca, przez około kwadrans jesteśmy w stanie wyprodukować właściwą ilość witaminy D. Ale w warunkach polskich to wcale nie jest łatwe. Dużo łatwiejsze w warunkach śródziemnomorskich, więc jeśli ktoś był na wakacjach, to zdecydowanie naprodukował dużo witaminy D. Przy czym znów, jeśli używał kremu z filtrem, to pewnie nic z tego. A więc widzicie sami, że używając kremów z filtrem, albo przebywając w Polsce na stałe, albo chroniąc się przed działaniem słońca, mamy problem z produkcją tej witaminy. Także osoby starsze, ich skóra nie produkuje na co dzień tyle witaminy D3, co wcześniej, w młodości, no i dlatego właśnie zaleca się suplementowanie tejże witaminy. Pamiętajcie też, żeby stosować wapń, jeśli suplementujecie wapń, albo wasi bliscy suplementują wapń z jedzeniem, czyli z posiłkiem powinien być przyjmowany wapń w tabletkach. A witaminę D możecie przyjmować w tabletkach, w kapsułkach. Dostępna jest także w takich super kapsułkach, zawierających nawet po 15 tysięcy jednostek międzynarodowych. Maksymalnie stwierdzono, że można podawać nawet do 60 tysięcy jednostek jednorazowo, przy czym to jest dawka, która wystarcza nawet na miesiąc takiej terapii niedoboru witaminy D3. I pamiętajcie, że witamina D3 to jest witamina, którą można przedawkować. Dobrze. Od maja do września, to już powiedziałem, tak, to jest ten czas, kiedy można faktycznie myśleć o tym, że słońce faktycznie nam naprodukuje tą witaminę D3. No i wreszcie, jeśli chodzi o leczenie samej osteoporozy, czyli kiedy macie densytometrię i w tej densytometrii jest nieprawidłowy wynik, to jest leczenie odpowiednimi lekarstwami, tak zwanymi bisfosfonianami. To są leki podawane pod kontrolą lekarza, leki, które często wymagają odpowiedniego przygotowania pacjenta, aby można było podać to lekarstwo. Myślimy tutaj głównie o poziomie wapnia i o poziomie witaminy D. I te leki, jeżeli przyjmowane są doustnie, a czasami są rozpisywane przez lekarzy doustnie, a czasami w formie iniekcji, jeżeli są przyjmowane doustnie, to pamiętajcie, że obowiązuje bardzo, bardzo restrykcyjny reżim przyjmowania tych leków. To znaczy, lek powinien być przyjmowany na czczo,
powinien być popity bardzo dużą ilością wody, a następnie należy spacerować przez nawet około 30-40 minut, ponieważ bisfosfoniany z układu pokarmowego wchłaniają się bardzo kiepsko. Jeżeli nie będziecie przestrzegać tych zaleceń, to nic z takiej tabletki i bez sensu można sobie zupełnie śmiało darować jej przyjmowanie. To była pierwsza kwestia, czyli kwestia dotycząca tego, w jaki sposób można tą osteoporozę wykryć i leczyć. A druga kwestia jest nie mniej istotna. To jest prewencja złamań osteoporotycznych w warunkach domowych. I tutaj jest bardzo, ale bardzo wiele rzeczy, które możecie zrobić samodzielnie. To jest przede wszystkim to, że co roku senior upada, co roku co trzeci senior upada w Polsce. Czyli co trzecia starsza osoba w Polsce upada w ciągu roku, a więc prawdopodobieństwo, że w ciągu kilku lat wasz bliski w domu upadnie, jest bardzo, bardzo duże. Dlaczego mówię w domu? Ano dlatego, że 80% upadków zdarza się w warunkach domowych i to są właśnie te właśnie niebezpieczne upadki, które mogą kończyć się złamaniem, zwłaszcza w obrębie szyjki kości udowej. A dlaczego się zdarzają? No bo z jednej strony senior, osoba starsza z problemami z ruchem, często z zaburzeniami stawowymi, zmianami zwyrodnieniowymi, reumatycznymi, często z zaćmą, a więc gorzej widząca, często z cukrzycą, a więc nie do końca dobrze czująca to, co się dzieje pod jej nogami wskutek na przykład polineuropatii, czyli sytuacji, kiedy nasze włókna nerwowe nie do końca przewodzą czucie tak, jak powinny przewodzić u zdrowej osoby, więc wcale nasz senior chorujący na cukrzycę może nie poczuć, że coś się znajduje pod jego nogami i się po prostu na tym przewróci. No a z drugiej strony jest ogrom rzeczy, w których nasze mieszkania są po prostu nieprzygotowane na osoby starsze. Są niedoświetlone, światło jest słabe, z oszczędności montujemy czasami zbyt słabe oświetlenie albo nie ma kto wyjść po drabinie, żeby nam to światło w przepalonej żarówce wymienić na nową żarówkę i odzyskać naświetlenie tego pomieszczenia. Brakuje urządzeń pomagających w codziennym funkcjonowaniu w warunkach domowych. Wreszcie są problemy z szlakami komunikacyjnymi w domu. Czasami one są zagracone, zastawione. A więc co można zrobić? To przejdźmy po takim wyobrażonym waszym mieszkaniu. Od razu na dzień dobry, co znajduje się na podłogach w przedpokoju, w pokoju głównym, w którym mieszkacie, w drodze do sypialni albo w łazience. Czy to są dywaniki, czy one są dobrze przytwierdzone do podłoża, czy się czasem nie przesuwają, czy istnieje ryzyko, że się po prostu na nich przewrócimy. To pierwsza kwestia. Druga kwestia, o której przed chwilą wspomniałem, oświetlenie. Czy jest wystarczająco dobre, czy po włączeniu światła ono faktycznie od razu świeci? Jeżeli świeci, daje dobre światło, to czy faktycznie wszystkie miejsca w tym pomieszczeniu są dobrze doświetlone i wszystkie miejsca, w których będziemy przechodzić, dobrze widać. Jeżeli przejdziecie do łazienki, do ubikacji, no to sprawdźcie, czy jeżeli mamy do czynienia z toaletą, to czy znajdują się obok uchwyty, których można się złapać, aby łatwiej usiąść albo łatwiej wstać. Czy taki podobny uchwyt znajduje się pod prysznicem, który ułatwia wyjście. Być może w kabinie prysznicowej można zamontować jakiś fotel, na którym starsza osoba może usiąść, aby ułatwić sobie kąpiel. Być może jeśli jest wanna, to należałoby się zastanowić, tak jak ostatnio jedna z pacjentek, z którą mam przyjemność pracować, zrobiła, usunęła wannę, wstawiła niewysoki brodzik, do którego jest w stanie z łatwością wejść i zupełnie samodzielnie sobie poradzić. Mam do tej pory miała z kąpielą w warunkach domowych bardzo, bardzo duży problem, a teraz odzyskała kompletnie samodzielność w tym temacie. Wreszcie, czy jest dobre napowietrzenie w tym pomieszczeniu, bo czasami kiedy zbierze się para, ona się szybko skrapla na płytkach, to wtedy dochodzi do poślizgnięć na mokrej podłodze, a więc też musimy pamiętać o tym, żeby o to zadbać. Kiedy przechodzimy do sypialni czy pokoju dziennego, pomyślmy też o łóżku. Pamiętajcie, że z łóżka, które jest 30-40 cm nad podłogą, tylko pozornie łatwo się wstaje. Trzeba wtedy unieść cały ciężar ciała wysoko, wysoko, żeby się od tego łóżka odbić, podczas gdy łóżko na przykład o sterowanej wysokości, czyli takie łóżko elektryczne, trochę takie szpitalne, albo po prostu wyższe łóżko, ułatwia nam wstawanie w taki sposób, że po prostu pupa wstającego jest wyżej, a więc łatwiej się wybić do wstawania i łatwiej usiąść. Podobnie z fotelami w pokoju dziennym. One także nie powinny być zbyt głębokie, powinny
jednocześnie dawać oparcie, ułatwiać siedzenie, a z drugiej strony nie powodować problemów ze wstawaniem. I to tak chyba na tyle, jeśli chodzi o osteoporozę i zapobieganie ryzyku złamań w warunkach domowych. Jeśli ten temat był dla Was interesujący, to zapraszam do polubienia tego kanału, do polubienia tego podcastu, do śledzenia kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że kolejny materiał też będzie dla Was przydatny. Jeśli macie pytania, coś chcecie wiedzieć, chcielibyście, abym przygotował dla Was jakiś konkretny materiał, piszcie śmiało. Na blogu lekarzrodzinny.blog znajdziecie wszystkie informacje kontaktowe do mnie, więc śmiało zachęcam Was do kontaktu ze mną. Możecie pisać pod tym filmem, możecie pisać pod podcastem, możecie pisać w social mediach, nie ma żadnego problemu. Wszędzie tam jestem i postaram się na Wasze pytania odpowiedzieć. Zapraszam Was bardzo serdecznie na lekarzrodzinny.blog. Zapraszam do prowadzonego przez siebie kanału na YouTube i zapraszam też do wysłuchania tego podcastu. Mam nadzieję, że któraś z tych form przypadnie Wam do gustu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Dużo zdrowia.